Będzie przeprawa przez mały strumień. Tutaj ten ma jest zejście ładne i przejście. Tam chodziłem wcześniej, sporo guzików. Może i jedne szpargały. A tutaj o, budynek byłem PGS-a. I właśnie za tym budynkiem stał kiedyś jakiś dworek. Dobra, dojdziemy. Będziemy nagrywać. No i jestem na miejscu. Miejsce dworku. Jakieś zgłębienie. Przed chwilą widziałem jakichś dwóch podejrzanych typów. Nie zauważyli mnie. Byłem o nich, nie wiem, z 30 metrów może. Ale widzę też tutaj ładnie rozkopane, pełno cegieł. Chuj cegieł. Tutaj ładnie, o, poryte. Tutaj musiał stać ten dworek. O, jakieś betonowe słupki się zachowały, jakieś kamienie. O, to jest jeszcze jakiś fundament. Widać kawałek. Tutaj. Może tamci też byli poszukiwaczami. Poszli w tamtą stronę, tam się odbyłem ostatnio. Dobra, przeczyszczam teren, coś czuję, że i tak nic ciekawego nie znajdę. Ale obchodzę trochę w koło. Jak coś fajnego wyjdzie, mam znać. No jak się spodziewałem, wokół tego dworka chodząc i kopiąc, znajduję tylko o, takie kawałki blaszki. Bardzo ładny sygnał daje, ale to po prostu jest złom. No i kawałek pasa znalazłem. Czy jest pasa? Kawałki skóry, o. Coś takiego. Właśnie koło takiej blaszki właśnie. Zakopujemy z powrotem. Chyba będę musiał się cofnąć gdzieś dalej. Wokół tego jeszcze. Może coś się znajdzie. Na razie nic ciekawego. No i
zardzewiały zawias. Zniosł do doły. Bokiem łapie. Dobra. Zakopujemy z powrotem. Oczywiście dołek zaczekujemy. Chyba kultura. No i czeka mnie kolejna przeprawa w bardzo magicznym miejscu. Taki a la kanion. Zaprawa się w tym tunelu. O. I tutaj jest przez tą rzeczkę, żeby tam się dostać. Prawie się wpakowałem w wodę. Drzewo było zdradliwe i pękło. O, tam chyba coś znajdę. Zobaczymy. O, chyba jest miejsce odpowiednie. Nie, chociaż wątpię w to. Przeskoczyć też nie zarazy. O, tu przeskoczymy. Dobra. Lekko zabagniona. Przy okazji cewkę umyję. Hopa! Jestem. No i fajnie. Idziemy. Jakiś kawałek tłuczonej blachy. Wygląda jak R. Albo... Nie wiem, chyba tylko R. Albo K. Z takim górnym, zaokrąglonym, nie wiem. Ostatnio też znalazłem kawałek właśnie czegoś takiego. I to właśnie... Takie kawałeczki. Kamień, jakiś głaz narzutowy. Zobaczymy. Kupimy dalej, tego zakupujemy. Przy okazji, jak tutaj jestem, pokażę ładny mostek. Zrobiony taki z kamieni.
Wyszyńskiego nad drzewem. Fajne i praktyczne. Teraz idziemy w tą stronę. No i pod drzewem taki oto pocisk całusieńki z lekkim narostem. Tu sobie leżał, odgarnąłem praktycznie nogą. Tutaj właśnie w tym zniesieniu coś takiego jeszcze wygrzebałem. O, spadło. Teraz jakaś sprzątka wyszła, jeszcze w kolorze trochę. Zaczęły się sypać sygnały w tym miejscu coraz częściej. Tutaj ostatnio byłem i właśnie skończyłem tam niedaleko. Będę kontynuował. Zobaczymy, czy coś jeszcze fajnego wyjdzie. Tym razem łuska. Przy okazji zaczął sypać grat. Łuska jest taka w miarę. Teren do odkopania. A akurat tak popaduje sobie grat dosyć mocno. No i wiatr się zmaga. O, niedobrze. No i podkowa na chyba szczęście. Już pod ziemią. Mamy sprzączkę od pasa w kiepskim stanie. W kiepskim stanie jest także pogoda. Coraz bardziej wieje. Sprzążeczkę. Może znowu jakieś pasy się znajdzie. Szukamy dalej. No ładnie. Jest kompletnie
Nie ma. No i wracamy do punktu wyjścia. O. Wysoki sygnał. Coś większego. Tu jeszcze jeden. Chyba nie, chyba bokiem go łapał. Dobra. Kupiemy.
Linka. Nie, to sznurek jest. A tu łapała coś takiego. Plastikowa budowa, w środku widocznie coś miedzianego chyba jest. Jakiś śmieć. Jak zwykle przy drodze. No i z lasu przeniosłem się na bardziej otwarte pole. To dosłownie pole. Dokładnie teraz jestem na starej niemieckiej ścieżce. Dobra, trzeba się ulatniać stąd.